Radio Wnet, www.wnet.fm. Na początek popołudnia Wnet, temat warszawski. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk prawa, polityk klubu Prawa i Sprawiedliwość, bo związany z partią Gowina, jest gościem popołudnia Wnet. Dzień dobry panu. Witam państwa, dzień dobry, witam pana redaktora. I rzecz będzie o warszawskich tramwajach, bo Warszawa podjęła decyzję, prezydent Trzaskowski, rozumiem, podjął decyzję, że po Warszawie będą jeździć koreańskie tramwaje. Co pan o tym sądzi, co pan o tym wie? No przede wszystkim spółka, która odpowiada za transport w Warszawie, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, w ofercie, oferta, która została wybrana, dotyczy firmy koreańskiej, Huawei, i co Hyundai, przepraszam, może tak jesteśmy w temacie tego Huawei ostatnio, więc tak mi się jakoś zmieszało, ale oczywiście chodzi o Hyundai, tylko cały problem polega na tym, że proponowana oferta dotyczy prototypów. Firma koreańska, po pierwsze, w Korei tego typu transport nie jest stosowany, więc nie ma doświadczenia na własnym rynku, ale też i nie eksportuje tego typu produktów na świat. Wiemy, że minimalne zamówienie zostało złożone w Turcji i Polska będzie pierwszym krajem, po pierwsze, w Unii Europejskiej i tej części Europy, w którym tego typu pojazdy mają się pojawić. Jest to o tyle nasza opinii, po prostu jesteśmy zaniepokojeni faktem, po pierwsze, tak dużego wydatku, bo mówimy tutaj o kwocie prawie 2 miliardów złotych, że to będą prototypy, a polski przedsiębiorca PESA nie została w ogóle wzięta pod uwagę z uwagi na złożoną ofertę, ale to ciekawe, różnica kwotowa wynikała z tego, że przecież firma koreańska w Polsce nie płaci podatków. No dobrze, ale czy płaczemy nad rozlanym mlekiem, że ta decyzja została w ostateczny sposób podjęta, przetarg się zakończył i na pewno będziemy jeździć tramwajami wyprodukowanymi, chyba na terenie Europy, ale koreańskimi? Trwa w tej chwili analizujemy, na ile jeszcze można znaleźć rozwiązanie z tej sytuacji, ale patrząc na podejście pana prezydenta, który cieszy się z takiego rozwiązania, że to nie polska firma wygrała i że właśnie Koreańczycy będą dostarczali do Warszawy ponad 200 wagonów, sądzę, że takiej decyzji politycznej nie będzie weryfikacji też głębokiej ze strony pana prezydenta, na ile ten przetarg, na ile ta cała procedura była zgodna ze wszystkimi zasadami, ponieważ jeżeli wygrywa firma, która nie ma doświadczenia, są to prototypy, mówimy o czymś, co tak naprawdę jest pod wielkim znakiem zapytania, oferta jest na tyle niska, jeżeli chodzi o koszty, że obawiamy się, że po prostu terminowo może wystąpić problem, jeżeli chodzi o dostarczenie tego typu produktów, i pytanie oczywiście, jakiej jakości będą, bo mówimy tutaj też o takich rzeczach, które wydają się dla laika nie dużym problemem, ale na przykład to, że w Polsce mamy znaczną różnicę temperatur. Wiemy, że już w tej chwili tramwaje, które funkcjonują na warszawskich drogach, i nie są to w warszawskich szynach, nie są to firmy z Bydgoski, tylko pochodzące z innego kraju. Mamy do czynienia z czymś takim, że po prostu często się psują, inaczej wpływają na to warunki atmosferyczne, inne problemy występują, ale tam przynajmniej te rozwiązania jako tako są profilaktycznie, jest tam cała procedura zapobiegania wdrażana, a w przypadku prototypów, które jeszcze nigdzie nie jeździły, no będziemy mieli do czynienia być może z sytuacją niepokojącą. Tramwaj, który jeszcze nie spotkał się z szynami, czy to jest taki tramwaj, gdzie przynajmniej prezydent Trzaskowski w towarzystwie, nie wiem, dziennikarzy i innych radnych przejechał nie, tym tramwajem. Nie, nie, tramwajem jest to tramwaj Różnorodności, ani żaden inny. Ten tramwaj jest prototypem, jest to propozycja, nie jest sprawdzony. Jeżeli mówimy o sprawdzeniu tak dużego taboru, to nawet gdyby w jakimś małym miasteczku takie tramwaje jeździły, to nie możemy mówić tutaj o stolicy dużego kraju, ponieważ mówimy tu o 200 sztukach, więc być może wystąpią jakieś wady w tych produktach, ale miejmy nadzieję, że tak oczywiście nie będzie, bo mi zależy oczywiście na tym, żeby Warszawa jak najlepiej się rozwijała, żeby te produkty były jak najlepsze, ale już na dzień dzisiejszy, patrząc na efekt tego przetargu, możemy się obawiać, że na przykład może dojść do sytuacji podobnej, jak to było w przypadku zakupu Pendolino, gdzie kupiono z hukiem, owieszono informację, że tego typu pojazdy się pojawią, a okazało się, że no, poza piękną nazwą i możliwościami technicznymi, homologacja nie pozwoliła na to, żeby odpowiednią prędkość rozwijały. A PESA jest polską firmą?
No tak, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości wsparł to bydgoskie przedsiębiorstwo i w tej chwili stan finansowy spółki jest zdecydowanie lepszy, a jeżeli mówimy tutaj o tak, którzy... to byłby ważny kontrakt dla PESY. To byłby ważny. W ogóle w krajach europejskich jest taki, w Polsce sądzę, że dopiero od 2015 roku zaczęliśmy masowo rozumieć, co znaczy patriotyzm gospodarczy. Proszę sobie wyobrazić, że we Francji czy w którymś niemieckich w miastach byłaby sytuacja, że nie kupiono by narodowego, powiedzmy, z narodowym kapitałem produktu, no to mielibyśmy do czynienia z czymś niebywałym. A to nie dość, że to nie jest produkt z Unii Europejskiej, więc pieniądze nie zostaną w Unii Europejskiej, to jeszcze nie zostaną w Europie. Więc i w Polsce to już tym bardziej. Więc mamy do czynienia z czymś takim, że te 2 miliardy no po prostu nie będzie takiego jakby stopy zwrotu, która wynikałaby z naturalnego postępowania, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa. No przecież to są miejsca pracy, jest to rozwój, są to nowe technologie, a to są kwoty gigantyczne, bo 2 miliardy to w skali kraju jest już olbrzymia suma, co dopiero mówiąc o Warszawie. A czy ten przetarg rozpisał pan Trzaskowski, czy ten przetarg ma swoją historię? On ma historię, on trwał zdecydowanie dłużej niż rok, tam chyba było, dokładnie to było prawie 2 lata, był już unieważniany, były postępowania sądowe, a postanowiono kolejne, jakby wejść w kolejną fazę procedury przetargowej, no i niestety skończyło się to tak, jak to z radością wieścił pan prezydent Trzaskowski, i który cieszy się z tego, że koreańska firma będzie dostarczała do nas tabor. Ale może ten tramwaj ma jakieś nadzwyczajne cechy? To nic mi na ten temat nie wiadomo, że pan prezydent... Ale czy jaki jest obyczaj? Czy jeśli jest taki wielki przetarg, to radni mają wgląd do papierów? Może pan zażądać od prezydenta czy od komisji przetargowej, że chce pan zobaczyć, poznać detale tego wszystkiego? No najlepszym instrumentem dla radnego jest niestety, jak już troszeczkę się mleko, powiedzmy, rozlało, to po prostu wystąpić do komisji rewizyjnej o zbadanie wszystkich aspektów tego przetargu. Ale wtedy kontrakt będzie podpisany? Jak kontrakt będzie podpisany i niezrealizowany, to co się wtedy płaci? Odszkodowanie. Dokładnie tak, tym bardziej, że nie wiadomo, jakie tam są szczegóły, jeżeli chodzi o ewentualną umowę, ewentualne też postępowanie, które było ze strony przedstawiciela spółki warszawskiej, która odpowiada za tą ten cały przetarg. Ja oczekiwałbym od pana prezydenta, w związku z tym, że jest tu dużo wątpliwości, że na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek, w dodatkowym punkcie informacyjnym te szczegóły tego kontraktu, tego typu oferty, całego postępowania zostaną nam przedstawione w ujęciu nie tylko o przede wszystkim to kwestie tych prototypów, bo to jest najbardziej niebezpieczny wątek. No i to oczywiście jeszcze kolejne etapy, dlaczego akurat polska firma no tak naprawdę... No bo prototyp znaczy nie ma jeszcze fabryki, która buduje te tramwaje, czy jest ta nie fabryka? Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na szczegóły, gdzie miałyby być produkowane te tramwaje. Informacje medialne są takie, że być może jakaś część produkcji będzie w Polsce, ale oczywiście to pytanie, jaka część produkcji, gdzie, czy rozmawiano na ten temat ewentualnie z rządem, czy to na terenie, rozumiem, że nie Warszawy, tylko ewentualnie gdzieś w Polsce, na jakich warunkach, czy jest przewidziana jakaś procedura tak zwana offsetowa. No mówimy tu o gigantycznych kwotach, więc zawsze to jest tak, że w tego typu przypadkach jakaś taka stopa zwrotu, przynajmniej z punktu widzenia nie tylko miasta, ale regionu, byłaby czymś naturalnym. A zna pan szczegóły dokoptowania, czy zmiany w Radzie Muzeum Powstania Warszawskiego? Do tej rady ma być dokoptowany generał Bondarek i jeszcze ktoś z klucza pana prezydenta Trzaskowskiego? Tak, ma być tam dogotowana osoba, która jest w tej chwili sekretarzem miasta i jest przy okazji zięciem pana sędziego Rzeplińskiego, ale jeżeli chodzi o byłego szefa ABW, jest to tyle niepokojące, że przypomnę, że 31 lipca 2018 roku prokuratura postawiła panu Bondarekowi zarzuty dotyczące funkcjonowania podczas, kiedy był szefem ABW. Więc dopóki ta osoba nie zostanie oczyszczona, na przykład czy uniewinniona, to moim zdaniem nie powinien być brany pod uwagę już na etapie formalnym, a druga kwestia jest taka, jakie zasługi ma, jeżeli chodzi o radę, o kwestie związane z Powstaniem Warszawskim, były szef ABW. Wolałbym, żeby w tym miejscu znalazła się osoba, która na przykład zajmuje się naukowo Powstaniem Warszawskim, jest związana ze środowiskiem powstańczym. Osoba, która jest zasłużona na rzecz Powstania Warszawskiego, nie przy
przypominam sobie, żeby były szef ABW zasłużył się dobrze dla rzecz tej instytucji czy tego środowiska. Ale zna doskonale metody działania służb specjalnych. Może te metody są do czegoś potrzebne. To chyba, że pan prezydent tak uważa. Będę też oczekiwał na najbliższej sesji, ponieważ ale jest to propozycja. Ale czy to jest decyzja, czy to jest propozycja? To jest propozycja, która wpłynie na najbliższą sesję Rady Miasta. My będziemy nad nią głosowali. Będzie niewątpliwie dyskusja, o ile oczywiście nie zostanie zamknięta, bo to jest taka niestety obawa, że już tą metodę stosowano, że w Radzie Miasta Warszawy demokracja często jest łamana w postaci właśnie zamykania dyskusji i my nad ważnymi rzeczami często nie możemy rozmawiali, bo wychodzi przewodniczący, który później jedzie na zjazd ruchów obrony demokracji, jak to nazywa, a wcześniej zabiera możliwość demokratycznego rozmowy na sesji Rady Miasta w sprawach ważnych dla Warszawy. A ruch obrony demokracji, myśli pan o wizycie prezydenta Trzaskowskiego w Brukseli, czy jakieś inne? I jeszcze, no oni mają tam te swoje ruchy, zresztą pan przewodniczący klubu jest znany z tego, że jakiś czas temu podpisał list z inicjatywą budowy. To miała być wystawa, ale nawiązana do muzeum opozycji ulicznej. I tam było w latach 2015-2017. Tak, znaczy generalnie tam jakiś taki, ja przepraszam, że już trochę zażartuję, ale często jak patrzę na właśnie te wszystkie ruchy związane właśnie z ruchami KODEM czy obywatelem RP, mam wrażenie, że naprawdę tym osobom się wydaje, że oni są przed 89 rokiem. Że tylko, że zapominają, że po prostu jest wolność, tak? Mogą, gdyby rzeczywiście tak było, to by inaczej zdecydowano wobec nich postępowano, a naprawdę my unikamy jakiegokolwiek konfliktu, dlatego, że ta dyskusja niczemu nie służy. Zachęcam pana do czytania Kuriera Wnet. Przeczytam. 56 numer z lutego 2019 jutro pojawi się w kioskach, teraz jest jeszcze dostępny tylko w budynku świeże, pasty ciepły. Na piątym piętrze. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością i ruchem Gowina. Ruch Gowina, jaką ma nazwę? Właściwą? Porozumienie Jarosława Gowina. Taka jest pełna nazwa sądowa. Porozumienie Jarosława Gowina. Był gościem poranka, popołudnia wnet, bo teraz jest popołudnie, dokładnie godzina 16:16, ale tak jak w poranku pojawia się Częstograj, taki w popołudniu również zagości. Posłuchajmy. Radio Wnet, www.wnet.fm.